Siemeczko, siemeczki, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015. Dzisiaj jest z nami kolejny raz Marcin. Siemka. No i będziemy siać kukurydzę. I jutro pojawi się, zbiory kiszonki kukurydzy. Dobra, no to zaczynamy. Kukurydzę siejemy, żeby coś innego nie posiać. Może. Dobra, ja ruszyłem. No tak. Dzisiaj mamy w planie tylko zasiać kukurydzę, a jutro jeszcze dać odcinek z zbierania kukurydzy jako kiszonki. Tak jest, tak? Toś tak planowaliśmy. Odpowiadamy na pytanie Jakuba z Pompy, który zadał pytanie, czy może z nami zagrać, gdy będzie miał grę. Niestety, Jakubie, ale w najbliższym czasie nie możemy zagrać z sobą, ponieważ na e-maila Doszło nam dużo zapytań, czy mogą z nami zagrać i znaleźliśmy na razie człowieka, który ma z nami nagrywać, więc na razie sorki, ale gdy znajdziemy jakiś czas, to nagramy najwyżej z sobą wtedy. Co nie, Marcin? No, chyba. Chyba. Zależy, bo tam jest 5 osób, napisały do mnie. Napisałem do Adamka, z Adamkiem na pewno chyba zagramy. I do roli napisałem. Mam nadzieję, że rola też ten zaakceptuje. Ale jeszcze nie sprawdzałem dziś. I się skończyły tematy. Co, bo tu długo nagrywamy. No to tak. W poniedziałek najprawdopodobniej nie będzie farminga, może będzie Far Cry. Spróbuję nagrać Far Cry'a, żeby bieda nie tukła ludzi. Później będzie najprawdopodobniej farming może i jakieś inne gry. Myśleliśmy jeszcze z Marcinem zagrać w Euro Trucka Simulatora jako na singlach, tylko żebyśmy sobie on jechał osobną trasę, ja osobno i byśmy rozmawiali sobie. Więc to chyba też będzie jeszcze w tych feriach. Spróbujemy to zrobić. Ale już pół farming miało masakrę. No. Dzisiaj jest sobota, bo ja nagrałem w sobotę. Wczoraj nie było czasu. Wczoraj mieliśmy tylko takie prace na roli. Sprzątnęliśmy te drzewa niepotrzebne, które tam nam zawadzały jedynie. Ale pierwsze szło dobrze, a potem to masakra. Aha, to. Za szybko jechałem. Ale niedobrze szło, ci powiem. Szczerze? 5 minut to zasiejemy. No. Zobaczymy, jak będzie z czasem, tak najwyżej ten, no to jeszcze będziemy kosić w tym samym odcinku. Ale teraz, zrobimy najwyżej wycinkę drzew. No. Mogę ładować, bo mi się wczoraj to nawet spodobało. No bo jak mi się nudziło. No, ale jak złapiesz dobrze za gałąź, to normalnie ci zawaliście wszystko idzie, ale musisz dobrze złapać. Bo jak zahaczyłeś o coś, to ten jeszcze. Gleba była. No ale komentarzy to było dużo, nie? No, jeden. No widać, że wolę łapować niż dawać komentarze. Jeszcze ty napisałeś komentarz. To odpowiedziałem. No to tak, to najprawdopodobniej w tym samym odcinku zrobimy pokos kukurydzy, bo ten odcinek zajmie 4 minuty. No to ja idę trochę po oprysk teraz. Dobra, to idź po opryski, a ja to już dokończę. Podepniesz się? Podepniesz, bo ja mam, bo ja bym się do tego nie podpiął. I tak sobie ustaliliśmy, że mój kombaj ten nasz Holland i ten traktor jest mój, a ten klas i ten kombaj klas jest Piotr. Tak jest. A reszta jest na spółkę. Tak jest. Ten duży New Holland z złamanym tym, ten no, co się skręcam, to jest ten dla nas obojga.
Aha, jeszcze kupiliśmy sobie owieczki i zasialiśmy trawę. No więc z owieczkami jest na razie spoko. Teraz tak, jak to opryskasz, to zatrzymamy to nagrywanie i sobie niczym urośli, no to zastopujemy. Dobra, to tak, ja już tutaj prawie skończyłem, jeszcze tam podjeżdżam, mniej więcej gdzieś, bo gdzieś coś zostało. Już tu raz kiszonkę robiłem. Na tych większych. A kiszonkę gdzie zawozimy? Do krów czy do tego? Do bio? Krów. Bo tam już jest ten. Gotowa. Ktoś tu. Ale skaliła, nie wiem. Podpiłaś? Ta, ale przed mnie przewróciło. To podpinaj tylnie. Naładuj do pełna i powinno ci wystarczyć. Dobra, uporaliśmy się już z tymi wszystkimi problemami, które nas zostały. Zaczynamy już kosić tą kiszonę. Dobra, jedziemy. Jaką masz prędkość, Maciej? 10 na godzinę. Muszę sobie ustawić. Nie będę cały czas gazu przycisku. Teraz nawet 13 pomykałem, ale ustaw 10 chyba. 8 mam, żeby jechać na główny stąd. Muszę trochę przygazować. Ile masz procent na przyczepie? 17. Coś tak ta urodzajna kiszonka. Co tam? A nie jest nic. Bo już to sypie taki szumka, choć starszy. Słyszycie? 30. Najwyżej będziemy wracać. Słyszysz moje psy? Nie. To dobrze. Myślę, że ich dzisiaj głupawka bierze. Będziemy robić lekkie cięcia najwyżej i wtedy. No. Ile masz procent? 4,8. Bo tej mojej szczepali by się tutaj nie dokosił. Teraz mieliśmy jeszcze pierwsze. To. Ale mam najprostszy zarobek we farmingu. Wy tak szybko zarabiać kasę? Nie. Sorki? Bo w obiektach masz drzewa, co nie? No. I starasz pewnie tego dęba za 7 tysięcy. No. I ja tak szybko kasę zarabiałem, zostawiłem sobie dęba tego za 7 tysięcy. Postawiłem, ściąłem, wpchnąłem do rzeki i zarobiłem 50 000. I mi się już nie wracała kasa. 13 były te ule, nie? A, no to kupiłem dużo uli, wziąłem kredyt i przyspieszyłem czas i to było tyle kasy, że masakra. A to ja w ulach się nie bawiłem wcale. Tu jest też. Ale w ogóle nic im nie dajesz jeść, tylko oni same. Tu nie ma uli? Są. Ile masz procent? 80. Jak będziesz miał 100, to zakryj ten. No. Potem się zamieniamy? No. No i widzę. Do końca dojedziemy, jak nam wystarczy do końca, no to odjadę. A ile masz? 90. Spokojnie do końca powinniśmy dojechać. 10 trzeba jechać, bo to jedzie w miarę równo. A on mi pokazuje, że jadę 15, 16, 17, 20. Oj, to chyba nie wystarczy. Bo na multi trochę jest to wypada. Dobra,
to my za chwilkę wracamy, tylko widzimy to naszym piszone. Dobra, wróciliśmy już i jedziemy kolejny raz. Kiszonkę wwozimy do biogazowni. Ale fajny driftik. Po amerykańsku. Si. Mam nadzieję, że się szybko z tym dzisiaj kiszoną uporamy. Przeważnie tak 2,5 przejedziemy, no i będzie koniec. Wejdą setę. Tym się reguluje coś? Jeden koniec wypomnę. No. Dziewiątka. 9 km 10 jedzie. Nie wiem, jak tutaj mogę jechać 15. No bo u mnie, tak jak teraz u mnie, to jadę 12, 13, a mam ustawione na 10. Bo na multi jest zwalone trochę ten myśli. Bo teraz nawet 20 jadę. A 10 minut stojący, nie? No, ale jak jadę tak na całą petę, to nawet ze 100 pokazuję. Dobra, tu mi skina zrobiłem na odcineczek. Dobra, jedź. Ja tam dojadę. No tu stawiłem. 45%. Ile? 45. To przeważnie tak co. No wola, tu też tutaj jedziemy. Jest taki moc, że możesz te przyczepy sobie podwójnie podczepić. Ale tu chyba, czekaj. Tu się nie da. Nawet nie ma oko, nie. Dobra, no tak wracamy już po kolejnym jakimś cięciu. Mam dziś jakieś problemy z grą. Wywala nas strasznie. Mi grę wywala, dokładnie. Ale no, chyba już myśmy się to opanowali i mam nadzieję, że już nie pojawią się takie same problemy. Chyba no. Jeśli się pojawią, to gra jest zapisana na dobrym już poziomie. A tak to jedziemy już kolejny raz tu. Drugi raz mi się już wywaliło. To może zapisz leku. No to tu zapisałem, jak już myśmy byli, to jest dobrze na razie. Piszcie komentarze, bo nie ma co robić zwykle. No. Tylko łapki są. Zostawiamy tu dobra. Zakryt. Ile procento? 50 prawie. Coś tym razem teraz masz ten. Ta przyczepa jeszcze jedna i chyba będzie tyle. Tej dziesiątki. Piszcie, jakie jeszcze chcielibyście mieć jakieś serie może. Z różnych gier. Może na przykład Euro Trucka. Możemy też z Marcinem nagrać, ale nie multi. Tak na razie jedź. Szczerze, to ja teraz nic nie robię. Tylko tak. No nie, ja nic w ogóle nie przyciskam. Ile procent? 75. 75. To powinniśmy mnie na raz to obskoczyć i bełdzie. Wszystko gitas, majonez. Dobra. No, zostawiam to dobra. Czekaj, cofnę, bo trochę zostawię. Dobra. Sekunda, momento. Dobra.
słyszy coś, bo chyba samolot jakiś przelatywał. No troszkę słyszałem. Jakiś samolot leciał. Mówię, jak leci jakieś pasażerowie, to słychać fajnie. Nade mną to jakby ci blaty przelatują teraz. No. Czekam. Poczekaj, sprawy koniec. 9, 7, 8, 9. Dobra. To ty wysyp tam, to tam, to tam. Dobra, zaraz wracamy. Wróciliśmy już. Jedziemy chyba już ostatni raz, mi się zdaje. Tak mam nadzieję. Ej, trąbici? No. Tir? No. Mam dźwięki z trąbici. Twoje klawisze stukające. Boże się. Nakręcę. Obyśmy to wzięli na jeden raz. O nie, to będzie więcej. Dwie osoby, znaczy trzy osoby by się do tego przydały. Jedna na tym bobajnie i dwie przyczepamy. To co tam nas pisała, to my się skombinujemy, co pisała na maila. Jak będziemy wiedzieć kiedy, to zasiejemy kukurydzę. Ile procent? 42. Powinniśmy to dokończyć wszystko. Taką mam nadzieję. Dobra. Zostawiłem trochę. Się wytrę. Czekaj, cofnę. O dobra, dzięki. No problem. Naprostowałeś mnie. Polecam się na przyszłość. Dobra. Czek. Cofnę jeszcze, bo to pewnie... Czek, cofnij, bo to mam nadzieję, że to na raz wyjdziemy. Tak myślę. Wyżej tam. Troszkę. Wezmę, tylko muszę jakoś to opanować. No tu już będzie szerzej. Dobra, to jeszcze raz się wrócimy. Mam nadzieję, że całe przyczepy... Ile masz? 61. A to spokojnie, nie ma co się martwić. Pozbieramy jeszcze tam zostało trochę. I zakończymy dzisiejszy odcinek z dużymi przygodami. Już by był dawno nagrany. No, z godzinę go tak nagrywamy. Wiecie. Aha. Jeszcze może kiedyś zimnioki, buroki. No. Jak to było? No, zimnioki, buraki możemy zasiać. Kiedyś. Widzę. No, czym jest się... A, tylko się sadzi. No, albo wióry. No. Kiedy zasiać? Nie, no, ale wióry to co... Trzeba mieć opanowane, co się ten... Ile procent? No. 86. Jak nie zabierzemy, to tak zakończymy odcinek. No to na pusto pojedziesz i tego nie będzie. No. A teraz już pojedzie słabiej sypie. No to. Ale 8. 8-9 dopiero. Cały czas się wybijają, no ale nie matka to właśnie wybija. Sama uciąć. Tu już nie wyłączałem gry. Weźmiesz takie pip i już. Nie wyłączałem gry, bo znowu by się włączyła i to się wytnę, wyciszę i...
Bo jak chopy nic nie robię, to jest cisza. Jak coś robię, to od razu wbiję helot. Dobra, tak, tutaj. Ile procent? O 9,3. Dobra, skręcamy. Tak. To jeszcze wezmę i teraz skręcę. Okej. Okay. Dobra, to zakończam mieć. Dobra. No tak, moi drodzy, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Przepraszam za tyle cięć i tak dalej, ale nie dało się tego opanować. Więc my się już będziemy żegnać. Komentujcie, udostępniajcie, subskrybujcie kanał, łapkujcie, a my się żegnamy. Cześć i czołem. Tak.